Szanowni Państwo, na kolejnej części wykładu analiza i bazy danych. W tej części będziemy sobie dyskutować o podstawowej jednostce, danych, jaką jest tabela w relacyjnym modelu bazy danych. Szanowni Państwo, na sam początek należy zaznaczyć, że tabele w relacyjnym modelu bazy danych rozumiemy również jako podstawową relację. Czyli zbiór elementów, zbiór krotek o określonej strukturze. Szanowni Państwo, jest to jedyna i podstawowa struktura danych w relacyjnym modelu, danych, o którym rozmawialiśmy na poprzednim wykładzie. Dlaczego został ten model wybrany? Bo, szanowni Państwo, jest to najprostszy sposób przedstawienia danych za pomocą tego konceptu. Dlaczego? Bo jest to zawsze tablica dwuwymiarowa, składająca się z wierszy i kolumn. W tym ujęciu każda tablica ma unikatową nazwę, czyli w ramach jednej bazy danych nie mogą się zdarzyć dwie tablice o tej samej nazwie. Tak jak wspomniałem na początku, zawsze w relacyjnym modelu bazy danych tablice, czy też relacje, inaczej mówiąc, są stworzone w taki sposób, że mają dwa wymiary, które są rozumiane jako wiersze i kolumny. Wiersze zawierają tak zwane krotki, czyli zbiór, czyli rekord danych, natomiast kolumny zawierają dane o zadanym typie. Za chwileczkę omówimy sobie szczegółowo, o co chodzi. Tabela właśnie dlatego służy do przedstawienia relacji, bo relacja to, jak już było mówione na poprzedniej części tego wykładu, to po prostu zbiór danych, który podlega operacji na tym zbiorze. Ponieważ baza danych, czy też zbiór danych, bardziej dokładnie mówiąc, tabela danych, zbiór danych, który ma reprezentować tabela, może zawierać duplikaty. I te duplikaty są tylko z pozoru duplikatami. Na przykład spójrzcie na przykładową tabelę poniżej. Może się zdarzyć, że w tabeli będą dwie osoby o takim samym imieniu i nazwisku, i o tym w tym samym wieku. Model relacyjny nie zezwala na to, by taka sytuacja miała miejsce. Czyli każdy wiersz musi być rozróżnialny. Jak to rozwiązujemy? Wprowadzamy klucz główny. Nie jest to, szanowni Państwo, jedyny typ klucza, ale o innych typach kluczy będziemy sobie mówić przy normalizacji, przy zasadach tworzenia baz danych i struktury relacji pomiędzy tabelami. Tutaj spójrzcie, jako klucz główny został zadany pole ID, które w sposób sztuczny narzuca porządek w tabeli. Oczywiście klucze główne nie muszą być narzucane w sposób sztuczny. Takim przykładem niech będzie
numer PESEL. Gdybyśmy w tej tabeli dodatkowo mieli pole pod tytułem PESEL, o nazwie właściwie, przepraszam, nie pod tytułem, nazwie PESEL, takie pole w sposób naturalny stałoby się od razu ID, ponieważ jak wiemy, PESEL w polskim prawie na przykład jednoznacznie ma identyfikować obywatela. Więc mogą być to klucze naturalne, czyli takie, które wynikają z samego faktu, że jakieś dane, numer seryjny, MAC adres na przykład, są indywidualnie nadawane dla danego urządzenia, zjawiska, albo też właśnie w sposób sztuczny, jeżeli zbiór danych, wiemy, że rekordy mogą się powtarzać, ten zbiór, natomiast nie mogą się powtarzać, natomiast jesteśmy w stanie rozróżnić te osoby, zjawiska, które opisują dane. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem przed chwilą, sama tabela składa się z wierszy i kolumn. Od tej pory każdy wiersz będziemy nazywać krotką lub rekordem. Wiersz, czyli przedstawienie jednego zbioru danych, które opisuje tabela. I teraz, Szanowni Państwo, jedna uwaga. Sama krotka jest opisem oczywiście jednego zbioru danych, natomiast nie musimy w ramach tabeli wykorzystywać wszystkich informacji z danego rekordu czy też krotki. Możemy wziąć na przykład tylko same imię, same nazwisko albo imię i wiek, nazwisko i wiek i tak dalej, i tak dalej. Operacja taka będzie się nazywała rzutowaniem. O tym w dalszym części wykładu, jakie operacje są możliwe na takich zbiorach danych. Krotka, jak widzicie, jest po prostu pojedynczym zbiorem danych z wszystkich kolumn lub też wybranych kolumn. Natomiast kolumnę będziemy od tej pory nazywać atrybutem i przez atrybut będziemy rozumieć nazwaną kolumnę o zadanych, o zadanym typie, które to typ nazywamy domeną atrybutu. W ramach kolumny możemy przechowywać tylko te dane, które należą do domeny atrybutu, to znaczy, które spełniają typ, który wymuszamy na kolumnie. Każda kolumna w ramach tabeli posiada indywidualną nazwę. Natomiast w ramach bazy danych mogą się zdarzyć tabele, które zawierają kolumny o takich samych nazwach. Na przykład tabela o nazwie miasta i tabela o nazwie, przepraszam, i tabela o nazwie państwa. Tabela taka może zawierać pole nazwa i w przypadku państw, i w przypadku miast. Natomiast relacyjny model bazy danych rozróżni to poprzez nazwę tabeli, ponieważ do wszystkich elementów tabeli dostajemy się, jak to omówiliśmy sobie na poprzednim wykładzie, poprzez nazwę tabeli i poprzez nazwę atrybutu, czy też kolumny. Więc dlatego kolumny w ramach tabel mają indywidualne nazwy, natomiast w
bazie danych może znaleźć się więcej kolumn o tej samej nazwie, ale muszą znajdować się w różnych tabelach. Tutaj mamy przykład wyjętego oczywiście z bazy jednej pojedynczej kolumny o nazwie imię. Oczywiście w systemach bazodanowych nie używamy polskich znaków. Tutaj tylko dla przykładów jest podane takie wyciągnięcie ze względu na niewprowadzenie jeszcze formalnego opisu tabeli. Ponieważ rozmawialiśmy sobie już o atrybutach i domenie atrybutów, warto w tym momencie trochę wspomnieć też o tym, jak systemy bazodanowe, serwery właściwie bazodanowe, takie typy przechowują i jakiego typu w ogóle te zmienne są. Szanowni Państwo, standard SQL dopuszcza to, by w ramach dystrybucji serwera istniały inne typy zmiennych niż te zapisane w standardzie. Co to oznacza? Że może się zdarzyć tak, że w jednej bazie dany typ danych, w jednym z silników baz danych taki typ danych istnieje, a w innym nie. Przykład bardzo prosty. Postgres ma zmienną data time, która nie występuje w bazie danych Oracle'a. Natomiast na przykład Microsoft Server SQL posiada zmienną money i small money do zapisu pieniędzy i odpowiednich operacji na właśnie wartościach walutowych, których nie ma w żadnej innej bazie danych. Co to znaczy? Między tymi silnikami baz danych jest utrudniona migracja z tych danych. Nie znaczy niemożliwa. Po prostu trzeba wtedy w innym typie je zapisać i rozumieć, co się robi. Bardzo jest to istotne, żebyście Państwo zrozumieli tą różnicę. Szanowni Państwo, też troszeczkę inaczej, bo nam się może wydawać, że zmienne w te, które znamy z języków programowania, czy to z MATLABa, Pythona, C, C++, Java, przekładają się jeden do jeden w przypadku baz danych. Tak, szanowni Państwo, nie jest. Jak widzicie, jest cała masa zmiennych o innej nazwie niż w przypadku właśnie języków programowania. Mamy do dyspozycji zmienne z zakresu smart int, integer, big int, decimal, numeric, real, double precision, serial i big serial. Dlaczego takie w ogóle rozróżnienie i takie typy zmiennych zostały wprowadzone już tutaj nawet na poziomie liczb? Szanowni Państwo, wiąże się to z tym, że w systemach bazodanowych takich informacji liczbowych, tekstowych i tak dalej, o tekstowych za chwileczkę sobie też troszeczkę powiemy, przechowuje się ogromne ilości. I spójrzcie, tutaj jest podany rozmiar i zakres tych liczb. Jeżeli wiemy, że jakaś liczba, jakiś parametr nie wyjdzie poza zadany zakres, poza zadane warunki tych zmiennych, to zgodnie z dobrymi praktykami przyjmujemy zmienną, w której zakresie mieści się nasz parametr, nasze dane, ale taki, który zajmuje jak najmniej pamięci. Jest to optymalizacja już na poziomie planowania reprezentacji tych danych. Tak jak mówię, jest to związane z tym, że te systemy przechowują olbrzymie ilości rekordów i nawet tak mała
zmiana jak rozmiar ze Smart Int na Int ma dość duże znaczenie. Dlaczego? Ponieważ zmienne te deklarowane są na stałym rozmiarze. To znaczy, jeżeli zadeklarujemy Smart Inta, to on zawsze ma 2 bajty. Jeżeli Integera, to 4 bajty. I chodzi o to, żeby nie marnować zakresu. Do temperatury, na przykład pomiaru temperatur na co dzień z dokładnością do części całkowitych, w zupełności w przypadku Ziemi wystarczy Smart Int. Natomiast Big Int by nam zwiększył. I zauważcie, że jeżeli byśmy mieli pomiar godzinowy, co powiedzmy minutę, to Smart Int zająłby 120 bajtów, natomiast Big Int 4 razy więcej już na samej reprezentacji właśnie tylko pomiarów co minutę na godzinę. Oczywiście przeliczając dalej na 24 godziny, dzień i tak dalej, są to olbrzymie wartości. Dlatego warto jest przynajmniej raz sobie zobaczyć, jakie te zmienne mają rozmiary i jak z nimi postępować. Jak widzicie, mamy całkiem spotkaźną ilość tych zmiennych. Najbardziej, szanowni państwo, tajemnicze jest tak naprawdę to serial i big serial. Jest to specjalny typ zmiennych, który umożliwia nam, szanowni państwo, tworzenie serii. Bardzo użyteczne w przypadku nadawania jakichś kluczy, obcych, potrzeby serializacji jakichś elementów i tak dalej, i tak dalej. Zakresy, jak widzicie, czy to Big Int, czy to Big Serial, czy serialu, są też dość długie, więc można tutaj się zastanowić, który jest nam potrzebny i który należy użyć do naszej ilości danych, do naszej ilości elementów. To ma państwu też uświadomić, że myślenie na temat przechowywania danych jest już bardzo istotne nawet na poziomie wyboru właśnie tego, jaki atrybut, jaką domenę atrybutu wybierzemy i jak ją zapisywać będziemy. To są zmienne liczbowe. Szanowni państwo, poza tym mamy reprezentację czasu. Jak widzicie, tutaj też mamy reprezentacje, które się różnią poza godziną i datą. Mamy też takie, które uwzględniają strefy czasowe, które uwzględniają tylko daty, daty z czas z strefą czasową, czas bez strefy czasowej i tak dalej, i tak dalej. Interwał, czyli podział, czyli tak naprawdę wartość piku czasowego. Dlaczego jest to też istotne, taka wiedza na temat tych typów? A szanowni państwo, jest to bardzo istotne z tego powodu, że większość baz danych, które używa typów właśnie czasowych, umożliwia na nich operacje, wykonywanie pewnych funkcji już na poziomie bazy danych, co niejednokrotnie może bardzo odciążyć wykonywanie pewnych czynności w aplikacji. Dodatkowo, szanowni państwo, należy pamiętać o tym, że takie przedstawienie czasu wiąże się też z możliwością raportowania i przetwarzania w późniejszym etapie do pewnych raportów, do pewnych zagadnień związanych z analizą tych pobranych, przechowywanych danych. Następnie zmienne łańcuchów znaków. Bardzo ciekawe zmienne. Dlaczego? Bo varchar i char
szanowni państwo, wydają się z opisu bardzo podobne. Co to znaczy? Varchar ma taką własność, że jeżeli go zadeklarujemy, to pole w tym, z tymi danymi, jeżeli zadeklarujemy o wartości 5, a mamy wartość kod, to w baza danych zapisze tylko 3 znaki i tyle miejsca nam na zapisanie tych 3 znaków nam użyje. Jest to proces troszeczkę wolniejszy, ponieważ baza musi dostosować taki zapisu takiej zmiennej, musi dostosować nam do tego wymogi, musi dostosować nam te wymogi do tego pola. Natomiast to jest, jeżeli wiemy, że na przykład będziemy mieć takie sytuacje właśnie, że wyraz będzie krótki, typu 5-6 znaków, a będziemy wpisywać 4-5-6 tych maksymalnych znaków i wiemy, że taka opcja może się zdarzyć. Natomiast char, w odróżnieniu do varchara, jeżeli ma zadeklarowane 5 znaków, to ten kod zostanie zapisany na 3 i jeszcze dodane 2 puste znaki, które nie będą pobierane z bazy jakby, ale zostanie zapamiętana po prostu długość tego i będzie to zawsze, zawsze będzie alokowane miejsce na te 5 znaków. Różnica polega w czasie obsługi. Varchar jest troszeczkę wolniejszy, char za to szybciej się zapisuje, natomiast problem polega na tym, że zawsze na długości tej tablicy, o której mówiłem. Zmienna tekst to jest jedna z nowszych zmiennych, która weszła w standard SQL-a, szanowni państwo, i ma za zadanie przechowywać tekst o nieograniczonej długości. Oczywiście, jeżeli ktoś już z bazami danych się spotkał i projektował, to wie, że nie zawsze jest to dobre rozwiązanie. Nie zawsze to używanie tej zmiennej będzie nam lepiej działało. Dlaczego? Szanowni państwo, dlatego, że dając możliwość nieograniczonej długości, będziemy mieli też bardzo długo zapis, bardzo dużo danych zostanie zapisanych do bazy. Lepszym rozwiązaniem dla tego typu tekstów o bardzo długiej długości jest po prostu zapamiętanie ścieżki i zapisanie jej w osobnym pliku. Co zresztą zaraz pokażę państwu na przykładzie kolejnego typu zmiennych, a mianowicie też baza danych obsługuje zmienne binarne. Tutaj mamy podane zmienne binarne w myśl takiej samej zasady jak varchar, działa var binary z tym ograniczeniem i bez. I szanowni państwo, zmienna image. Jest tak, że te zmienne istnieją, ale one w środowisku bazodanowych twórców nie są wykorzystywane. Dlaczego? Ponieważ zapis takiej ilości danych oraz czas dostępu do nich później, odczytywanie, wysyłanie, byłoby bardzo czasochłonne i zajmowałoby bardzo dużo czasu na przetworzenie tego i następnie wysłanie do użytkownika. Czasu, który jest bardzo cenny w przypadku baz danych, no i mogłoby go zabraknąć na kolejne operacje. Na obsługę kolejnych operacji tworzyłyby się problemy z dostępem, z zapisem. Przestałby system po prostu działać wydajnie. Więc tutaj stosuje się takie usprawnienie, że
zapisujemy do bazy danych nie sam plik, ale nie sam plik, ale ścieżkę do niego. Co to oznacza? Że mamy połączoną ścieżkę, do której mamy dostęp i umawiamy się z użytkownikiem końcowym, że nie dostarczamy mu zdjęcia, tylko informacje, gdzie dane zdjęcie, gdzie dany element się znajduje i aplikacja już sobie to pobiera. Jest to tak zwany balans wydajnościowy i szanowni Państwo, oczywiście to nie jest tak, że nie można tego robić. Oczywiście, że te zmienne powstały w jakimś celu i jeżeli wiemy, że baza, którą będziemy obsługiwać, to jest właśnie baza dedykowana do przechowywania takich plików, do przechowywania takich elementów, to warto wtedy z tego korzystać. Natomiast jeżeli poza tym jest to baza przeznaczona znaczenia ogólnego, lepiej korzystać z właśnie tej sztuczki optymalizacyjnej, takiej dość prostej, ale powszechnie stosowanej. Gdzie jest na przykład stosowana? Jeżeli mieliście Państwo kiedykolwiek możliwość, to na przykład w wszelkiego rodzaju CMS-ach, czyli tych internetowych aplikacjach, które umożliwiają nam postawienie prostych stron z szablonami. One tak właśnie zarządzają, że wysyłamy na serwer zdjęcie, jest on przechowywany w odpowiednim katalogu, natomiast do bazy danych trafia tylko informacja pod tytułem o adresie, gdzie to zdjęcie się znajduje. I tak jest uruchamiana ta aplikacja, żeby sobie pobierała, bo jest to dużo krótszy proces niż pobranie takiego zdjęcia z bazy danych i następnie wyświetlenie jej go na stronie. Oczywiście rozwój informatyki spowodował to, że mamy też zmienne specjalne. CLOP i BLOP to są obiekty binarne też, które właśnie pozwalają na zapisy do 2 GB. Ciekawymi rodzajami zmiennych obecnie jest XML i JSON. Są to specjalne rodzaje zmiennych, które, bo jak wiadomo, XML i JSON są hierarchicznymi strukturami i są opisem metajęzyka. Te zmienne zostały wprowadzone ze względu na to, że coraz więcej tego typu plików jest obsługiwanych i często zdarza się tak, że potrzebujemy wykonać na nich jakieś operacje. No i wtedy można używać bazy danych. Też tego się zazwyczaj, szanowni Państwo, nie robi, natomiast możliwość jest, dlatego też o tym wspominam. Szanowni Państwo, jeszcze raz powtórzę informację może o zmiennej NULL, żebyśmy to sobie utrwalili, ponieważ jest to informacja bardzo istotna. Jest to specjalna wartość, która nie określa nam tego, że coś jest wartością zerową, czy znakiem pustym w przypadku czara, czy też innym rodzajem, czy plikiem, na przykład jeżeli używalibyśmy jednak tych typów plikowych, typów zmiennych, binarnych, że coś jest plikiem o zero, wartości 0, pustym plikiem, czy tak dalej, tylko jest to specjalna zmienna określająca nam, a właściwie informująca nas, że podana wartość nie istnieje dla tego rekordu. Czy NULL się używa w bazach danych? Tak, oczywiście używa się bardzo często i szanowni Państwo, jest ograniczenie, które pozwala nam zaznaczyć, czy dana kolumna może zawierać tą wartość, czy nie i jest ona w standardzie SQL-owym. Za chwileczkę o ograniczeniach sobie powiemy, bo to jest następna część tego wykładu. I prosiłbym, żeby po tym wykładzie
dobrze wiedzieć o tym, że nul nie jest wartością określającą jakieś zera, bo tak jak mówię, w przypadku plików byłby to pusty plik na przykład, czyli plik by sam istniał. To jest informacja dla osoby korzystającej z waszej bazy danych, że nie istnieje wartość do tego. Na przykład, dobrym przykładem będzie adres zamieszkania dla osoby. Czy może się zdarzyć tak, że osoba nie ma adresu zamieszkania, nie zamieszkuje nigdzie na stałe, tak? Albo własność posiadania, nie wiem, samochodu, domu i tak dalej. Gdybyśmy nie mieli wartości nul, to w bazach danych byłby problem też z takiego podejścia. Dlaczego? Bo nagle okazałoby się, na przykład, czy ktoś posiada samochód. To jest informacja, na którą możemy odpowiedzieć tak, nie. Czyli zmienną, na przykład, boolowską dać 0, 1. Natomiast, szanowni państwo, adres już takiego domu, gdyby był wymagany, to trzeba by było tworzyć, na przykład, go jako wartość pustą. A tak, mamy specjalną wartość nul, wpisujemy i wiemy, że adres takiej osoby nie istnieje, nie ma takiego adresu. Tutaj jest na przykład adresy. Czym się różni adres w rekordzie numer 2 od rekordu numer 3? No tym, że ktoś w adresie trójce wpisał puste znaki. I teraz na poziomie integracji danych można to też zrobić. Ale o tym za chwileczkę, można to też wyeliminować. Natomiast w punkcie drugim oznacza to tylko to, że nie znamy adresu pana Marka. Że adres pana Marka, albo pan Marek nie posiada adresu, bo może nie być zameldowany, może nie posiadać po prostu takiego miejsca zamieszkania. Natomiast pani Zuzanna mamy informację tylko, że jest tam jakiś pusty, czy i nie wiemy, czy ktoś się pomylił wpisując te dane, czy o co mu chodziło. I spójrzcie, niesie to ze sobą też konsekwencje bardzo duże później w przetwarzaniu takiej informacji, bo jeżeli mamy nul, to wiemy, że jakaś wartość nie została zapisana. Natomiast jeżeli tutaj by było, byłyby to szereg liczbowy jakiś i zostałyby wpisane 0, a zmienna mogłaby przyjmować taką wartość, to nie wiemy, czy to jest pomiar poprawny, czy niepoprawny. Więc ta wprowadzenie tej zmiennej było bardzo dobrym pomysłem właśnie na taką okoliczność. Szanowni państwo, w tabeli mamy naturalne ograniczenia, ograniczenia tak zwane integracyjne, które przypisywane są też do kolumn. Spójrzcie, teraz nam się też w bardzo jasny sposób rysuje, jak tabele oddziaływują w ogóle na tą postulat integralności danych i integralności strukturalnej. To w tabeli deklarujemy poprzez ograniczenia na kolumnach, jak wygląda struktura bazy danych. Dlaczego? Po pierwsze, wprowadzamy klucz podstawowy. Ważna uwaga w tym momencie, oczywiście powiedziałem, że relacyjny model bazy danych nie podlega, nie może się w nim znaleźć wartości, które są nierozróżnialne, powtarzające się. Dlatego wprowadzono klucz podstawowy, którym można je rozróżnić. Natomiast, szanowni państwo, w ten sposób dodajemy informację o tym, że dany rekord istnieje, ale w silnikach baz danych, nawet tych relacyjnych, takich jak Postgres, jest możliwe zadeklarowanie tabeli, która nie posiada klucza
głównego, klucza podstawowego. Jak to jest możliwe? No, szanowni państwo, to jest tylko implementacja. W postulatach CODA, żeby taki silnik był relacyjny, to musi istnieć taka możliwość. Użytkownik musi mieć możliwość. Natomiast nie ma mowy o wymuszeniu. Co to znaczy? Możemy zadeklarować w systemie baz danych relacyjnych nierelacyjny model. Właśnie choćby przez to, że wartości w naszym tabeli będzie nierozróżnialna i nie mamy wprowadzonego klucza podstawowego. Kolejnym ograniczeniem, który pomaga nam bardzo w wprowadzeniu relacji pomiędzy poszczególnymi tabelami, jest klucz obcy. Jest to, o tym będziemy sobie mówić na następnym wykładzie, gdy będziemy sobie mówić właśnie o kluczach, normalizacjach, kluczach obcych, dużo więcej, ale dzisiaj jest to klucz, a właściwie kolumna, która zawiera informacje które pozwolą na powiązanie tabeli, w której się znajduje, z inną tabelą. Na przykład możemy mieć już wspomniany przykład, ten, o którym mówiłem, o państwach i tabela państwa i tabela miasta. Jeżeli będziemy mieć ID państwa w tabeli miasta, to mamy i takie same ID-ki znajdują się w tabeli państw, to możemy za pomocą operacji łączenia tabel znaleźć wszystkie pasujące do siebie rekordy. To też jest iloczyn kartezjański odpowiednich rekordów z odpowiednim, szanowni państwo, ograniczeniem na równość tych dwóch numerów w jednej i w drugiej tabeli. Kolejnym ograniczeniem jest unikalność. Unikalność, czyli wymuszenie na tym, żeby każda wartość w danej kolumnie była unikalna. Przykład też, do którego już się odwoływałem, na przykład numer seryjny jakiegoś produktu, numer indeksu, numer PESEL. To na tym możemy od razu zażądać unikalności takiego pola. Co to nam daje? Szanowni państwo, od razu automatyczne sprawdzenie, czy rekord już istnieje. Jeżeli rekord dany o danej wartości istnieje, a wiemy, że nie powinno się tak zdarzyć, to informacja o tym od razu pójdzie nam, baza danych zwróci nam taką informację, że już taki rekord istnieje. Jest to bardzo użyteczne, jeżeli wiemy, że taka własność zachodzi. Zawężenie domeny, czy też sprawdzenie warunku, czyli check, które umożliwia nam narzucenie z góry jakiejś własności na kolumnę. Na przykład, że nie wolno nam wpisać adresu pustego. Robimy check, długość tego pola ma być większa od zera. Albo nie ma zawierać i nie ma zawierać pustych znaków. Tak, żeby ktoś nie wpisał wartości niepożądanej. Już widzicie kolejny mechanizm, który pozwala nam zachować integralność danych nie tylko na poziomie właśnie własności tych tabel, ale także na poziomie znaczeniowym tych danych. No i oczywiście, czy wartości w kolumnie mogą być puste, czyli null, albo not null. Od razu mówię, że w domyślne w
w standardzie SQL jest wpisane null, czyli że można w domyśle wrzucać informacje, które mają wartość null. Szanowni Państwo, jeszcze tak wracając do tematu klucza głównego, podstawowego i do tego, co wspomniałem, że bazy danych nie wymuszają tego na nas od razu. Dlaczego takie wymuszenie nie byłoby znowu pożądane? Bo my nie zawsze na poziomie projektowania bazy danych wiemy, jakie te klucze będą. Dlatego też twórcy postanowili, że czasem lepiej jest poczekać na decyzję użytkownika, niż wymuszać na nim stuprocentową zgodność z zasadami. Szanowni Państwo, na sam koniec jeszcze przykład, jak stworzyć sobie tabelę na przykład z opisem osób. To jest tak, jak sobie ta pierwsza tabela, którą stworzyliśmy. Spójrzcie, jest to bardzo proste. ID jako int. Zresztą tak, może zacznijmy od początku. Create table to jest komenda, która pozwala nam stworzyć tabelę. Można w Postgresie używać if exist i jeszcze takiego modyfikowania. Create table if exist person, if not exist, przepraszam, i będzie persons. I wtedy stworzy nam tabelę o takiej nazwie. Następnie podajemy nazwę, w tym przypadku osoby, i wpisujemy po przecinkach nazwy kolumn i typ. Wymagane jest tylko nazwa kolumny i jej typ. Natomiast modyfikatory te wszystkie po typie to są właśnie modyfikatory tych ograniczeń, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Czy to primary key, czy to not null, first name nie ma żadnego ograniczenia, a age ma ograniczenie na wartość, na wartość, i jak widzimy, w tej bazie można umieszczać tylko osoby, które mają więcej niż 18 lat, więcej lub dokładnie 18 lat. I spójrzcie, ID staje się kluczem podstawowym, bo zadaliśmy słówko podstawowe primary key. Last name może być, może nie być nulem i widzimy, że maksymalnie można wpisać do 250 znaków. First name jest tylko typem, więc nie ma tutaj żadnych poza tym typem ograniczeń, czyli mamy tylko, że długość jest na poziomie 255 znaków. No i jak już wspomniałem, wiek jest tutaj na poziomie 18 lat lub więcej. I w last name nie wolno nam wpisać wartości 0, czyli wszystkie wartości muszą istnieć. Jeszcze taka jedna uwaga, jeżeli używamy primary key, to automatycznie uruchamia nam się ograniczenie unique, czyli że wartość jest unikatowa, bo klucz musi identyfikować w sposób jednoznaczny. Szanowni Państwo, podsumowując, własności relacji, specjalnie używam tego słowa, bo jak już powiedziałem, tabela jest utożsamiana z relacją, jest to podstawowa jednostka i w ramach bazy danych ma jednoznaczną nazwę. W ramach relacji atrybuty mają jednoznaczną nazwę, czyli kolumny mają jednoznaczną nazwę. Wartości kolumn są tego samego typu, czyli są w tej samej dziedzinie. Kolejność wpisywania danych do relacji, nie ma znaczenia. Co to znaczy? Czy my damy sobie imię, nazwisko, czy nazwisko, imię, nie ma znaczenia w tym na poziomie tworzenia danych i rozróżnialności. Natomiast ma to znaczenie, jak już sobie zadeklarujemy
insert i tam możemy podać też kolejność w dowolnej kolejności. Tak samo wyświetlenie w selekcie też można zrobić w dowolnej kolejności, ale o tym później. I to właśnie z tego wynika, że nie jest ważne, jak mamy zrobione, w jakiej kolejności mamy zadeklarowane te zmienne. Możemy to w dowolny sposób modyfikować już później, bo jest to krotka. W relacji nie mogą istnieć powtórzenia. Kolejność krotek, czyli kolejność poszczególnych elementów, nie ma znaczenia też, czyli to, że my widzimy, że wiersz jest wyświetlany, jak wiersz danych jest wyświetlany jako piąty, szósty, siódmy, nie jest to ważne. Będzie to zależało od modyfikatorów, które damy do zapytań grupujących, czy też ograniczających, sortujących i tak dalej. Wszystkie dane w tabeli spełniają ograniczenia kolumn, do których należą. Czyli to, o czym rozmawialiśmy, że wszystkie kolumny, wszystkie dane w danej kolumnie muszą spełnić dane ograniczenie. Każde pole na przecięciu kolumny i wiersza, czyli pojedyncza komórka, ma wartość atomową, czyli taką, której nie da się już podzielić, jest to najmniejsza jednostka w bazie danych. Z punktu widzenia bazy danych jest to najmniejsza jednostka już niepodzielna. Szanowni Państwo, dziękuję za dzisiejszy wykład i do usłyszenia w przyszłości.